48. Biegi Niepodległościowe w gminie Janów Podlaski, organizowane przez zespół placówek oświatowych w Janowie Podlaskim, to znakomita forma i sposób, żeby uczcić święto niepodległości. To już 106. rocznica w tym roku, kiedy Polska po 123 latach odzyskała niepodległość po długim okresie zaborów i po długim okresie niszczenia polskości. Ta młodzież tej szkoły, jak również pracownicy i mieszkańcy, jak i władze, wpisują się w to święto doskonale i chcą uczcić tą rocznicę. Jest to jedna z imprez, które odbywają się w Janowie Podlaskim, bowiem główne uroczystości odbędą się 11 listopada o godzinie 9 w centrum Janowa Podlaskiego. Natomiast bardzo mnie cieszy, że młodzież nasza lokalna gminy Janów Podlaski chce w jakiś sposób upamiętnić to święto i uczcić 11 listopada, czyli odzyskanie niepodległości. Oprócz uczczenia 11 listopada, to znakomita forma do rekreacji, do sportu, do uprawiania aktywności fizycznej. Natomiast gmina Janów Podlaski doskonale się to również wpisuje, ponieważ mamy bardzo dużo miejsc turystycznych, gdzie możemy uprawiać ten typ rekreacji poprzez bieganie. Jestem dumna z tego powodu, że mogę rozpocząć tą uroczystość. Jest to niezwykłe dla nas, Polaków, a przekaz idzie ku najmłodszym. Oni muszą czuć ducha sportu i jednocześnie muszą być dumni z tego, że są, że mieszkają w Polsce, że są Polakami, muszą czuć tą ojczyznę. I w zdrowym ciele zdrowy duch. Mogę tak zakończyć tą wypowiedź. Niech wygrywają najlepsi, niech dzieci rozwijają się sportowo, bo dzisiaj tak mało mają ruchu, nie rozwijają się właściwie. Ich rozwój fizyczny wymaga wiele wysiłku ze strony nas, pedagogów, a jednocześnie chylimy się ku rodzinom, żeby jak najwięcej przebywały na świeżym powietrzu, a jak najmniej siedziały przy komputerach, przy laptopach, przy komórkach, bo wymaga tego ich rozwój. Wtedy nauka idzie lepiej, wtedy ich rozwój jest przyszłością naszego narodu. Thank you.
Serca przemoc dzieła, szanowni, żeby nasz